Cześć. Właśnie pojawiły się informacje na temat najnowszego Microsoft Flight Simulatora 2024. Przede wszystkim podano datę premiery na 19 listopada 2024. No i podano też ceny. No i to mnie trochę zatkało. No z jednej strony trochę nie jestem jakiś tam zaskoczony, ale trochę się łudziłem. Zobaczcie. Standardowa edycja 309 zł. Taka sama jest cena i czy dla Windowsa, czy dla Xboxa. Na Steamie chyba przedsprzedaż ruszy za tydzień, ale jeszcze muszę to potwierdzić, bo to tak nagrywam trochę na gorąco. Więc podstawka za ponad 300, dużo, jak dla mnie dużo. No i tu się chwalam, że no 65 samolotów i tam 150 modelowanych ręcznie lotnisk, ale myślałem, że będzie jednak troszkę taniej. Niby człowiek wiedział, ale jednak się łudził. Kolejna edycja Deluxe Edition 439 zł. 10 dodatkowych samolotów, 5 dodatkowych modelowanych ręcznie lotnisk międzynarodowych. Kolejna edycja Premium Deluxe Edition zawiera to co standard, plus 25 dodatkowych samolotów i 10 dodatkowych lotnisk oraz Aviator Edition za 879 zł, czyli dużo. No i co oni tu napisali, że zawiera to co Premium Deluxe Edition oraz flotę 30 opublikowanych w storze samolotów stworzonych w latach 2021-2024. To jest preorder. Ja osobiście jestem wielkim przeciwnikiem preorderów. Ja zawsze uważam, że kupowanie preorderów to jest dawanie takiego trochę przyzwolenia twórcom na to, by dostarczali nam niedokończone produkty. Także no czekamy do premiery. No dużo, kurde. Nie wiem, co mam powiedzieć. Raczej będę rozważał tą standardową, jeżeli w ogóle, bo zobaczymy co finalnie wyjdzie, więc poczekamy do premiery. No nie wiem, jakie jest wasze zdanie, czego się spodziewaliście? Dawajcie w komentarzach, podyskutujmy. Siema.